wpisane, to znaczy czy będziemy środków przesuwali z zadań inwestycyjnych na zadania inwestycyjnych, to generalnie będziemy jeszcze raz przyjmować uchwały i przesuwać środki między zadaniami inwestycyjnymi a zadaniami utrzymania, dlatego że na dzisiaj jest podzielone w budżecie, że mamy sporo środków na zadania inwestycyjne i nie możemy przeznaczyć na bieżące utrzymanie remontu. Jeszcze raz będzie analizowana sprawa środków. Mamy o tyle kłopot, że pani Kasia jest kontuzjowana i ma tam rękę, tam jest po operacji, bo on się tam wywróciła. Zastępuję szefowa. Szefowa ją zastępuje osobiście. Proszę Państwa, ja myślę, że na tyle trudno, że jak ktoś ma bardzo coś pilnego do powiedzenia, 26 lutego. Kto to występuje tam te grudy na tym przy tym mości operacji? Wiem. Za przyjaciół na firmę. Pan Pawian. Tak, pan Pawian przekruszył to, wyprowadził się, czyli firma Halux. Firma Halux się wyprowadziła z Saskiej, notabene jest teraz na targu Saskim, u nas na Saskiej Poszowie, bo widzę jego pojazdy, bo tu się ktoś wyprowadził. Natomiast z innych źródeł się dowiedziałem właśnie, że przywiózł sobie gdzieś gruz, przekruszył i teraz zrobił składowisko. Może ktoś inny się uda. Ale no nie, bo w tej chwili przedtem było przekruszyli, to dla niego. Przy samym tym, ale w tej chwili jest zasypane wszystko w Fundzie Budowlanej. Ja uruchomiłem Straż Miejską, zobaczymy co doszło. No nie wiesz, bo to po prostu wyrodki ziemi, gruzu, takie rzeczy wysypiące, ale nie jest. Gruz ruszył natomiast firma Halus. Natomiast inne, i może ktoś inny to włożył, bo to nie chciałbym pokątnie powiedzieć, że to nie dla pracownika. Dziękuję Państwu bardzo, jeżeli komuś w jakiś sposób zrobiłem przykrość, to przepraszam. Chcieliśmy to zrobić dziękuję za zaangażowanie. Dziękuję członkom zarządu za pomoc. Pani Basiu. Ja mam panu podziękować. No bo ja nie liczę, że pan nie. Dziękuję panu. Nie, to jest kawa, naprawdę to jest jakieś, to w ogóle było się w stanie gdzieś opanować tą ilość tych jakichś.